I witam tam gorąco w kolejnym odcinku, tym razem kryptomigawki, tak na szybko, bo bardzo dużo wiadomości wychodzi w tym momencie, a mi po prostu taśmy VHS nie starczy na tą normalną audycję, więc chciałbym to w 10-15 minutach szybko te wiadomości wam przekazać, żeby zająć się innymi. Te są bardziej ważne, także z ostatniej chwili kryptomigawka, jest ich troszeczkę, także przygotujcie się, bez już podawania ceny, bo tutaj nas mięso interesuje, jak to Maciek z 3.2.1. Krypto szybko i często powtarza, więc zacznijmy od tych lepszych wiadomości. A więc Cointelegraph, firma emitująca kryptowaluty typu Stablecoin, Circle, dodaje obsługę Apple Pay. To miałem gdzieś uszykowane wczoraj wiadomości, wiadomościach, ale gdzieś mi się tutaj zawieruszyły Teraz patrzę na zakładki, to ominąłem. Także emitent Stablecoinu powiedział, że obsługa Apple Pay pozwala tradycyjnym firmom doświadczyć korzyści płynących z rozliczeń kryptowalutowych, jednocześnie umożliwiając firmom kryptograficznym kontakt z klientami Niekorzystającymi z kryptowalut. Circle, Eminem Money, USD Coin, powiązany z dolarem amerykańskim, dodał obsługę Apple Pay zamiarem zbliżenia do siebie kryptowalut. I tradycyjnych systemów płatności. Według Circle, dodanie obsługi Apple Pay przyniesie korzyści tradycyjnym firmom, umożliwiając im przeniesienie większej liczby płatności detalicznych na cyfrową walutę. Apple ma ponad 1,8 miliarda aktywnych urządzeń na całym świecie, a według raportu Apple Pay jest jednym z najczęściej używanych portfeli cyfrowych w Stanach Zjednoczonych, zaraz po systemie PayPal. Dla wyjadaczy wykresów mamy Satoshi Flippera, który pokazuje w tym momencie, że mamy albo jesteśmy tutaj w takim korytarzu. I Albo wybijemy na 18500, to jest dobre słowo, albo 18500 wyjdziemy górą, albo po prostu tutaj nawet możemy zejść do samego dołka tego korytarza, co tutaj się uformował 13-14 tysięcy, także albo, albo na dwoje babka wróżyła. Najważniejsza wiadomość chyba dnia. Wczoraj dowiedzieliśmy się już, że będzie tutaj spotkanie dla klientów w środę, gdzieś około godziny 8 rano, tutaj w Stanach Zjednoczonych, więc Genesis Interim. Ogłosi dyskusję dla wszystkich posiadaczy, czy to powiedzmy, tutaj użytkowników, inwestorów do Genesis. To było wczoraj i pewnie, jeżeli ktoś dostał taką wiadomość, pewnie mógłby jeszcze wypłacić na czas pieniądze, ale dzisiaj już mamy taką wiadomość. A więc zobaczmy. Genesis, a jest to kryptopożyczkodawca, wstrzymuje wypłaty. I spokojna firma działa również jako dostawca płynności Grayscale Bitcoin Investment Trust. Także mogą być tutaj problemy przeniesione na GBDC. To jest to, o czym mówimy, że w 40 w dyskancie kupuje się ewentualnie Bitcoina teraz. Tak? Zamiast 16 tysięcy musielibyśmy pewnie 8, 7 wydać. Tam trzeba chyba minimum to jest nie wiem, 200 tysięcy dolarów około, żeby brać udział w ogóle w wykupie tych tutaj akcji u GBDC. Ale widzimy, że tutaj jest problem. Zgodnie z nowym tweetem Genesis Global z 16 listopada, instytucjonalny pożyczkodawca kryptograficzny powiedział, że tymczasowo zawiesi umorzenia i udzielanie nowych pożyczek w branży pożyczkowej. Wyjaśniając decyzję, firma powołała się na bezprecedensowe zawirowania rynkowe związane z opadkiem giełdy kryptowalut FTX, o, mam co spowodowało nienormalne poziomy wypłat, które zdaniem Genesis Global przekroczyły jego obecną płynność. Firma dodała również, że na jej obecną płynność negatywnie wpłynął upadek funduszu hedgingowego Triaro Capital w czerwcu. W ramach postępowania płatnościowego dom maklerski złożył roszczenie w wysokości 1,2 miliarda dolarów przeciwko Triaro Capital. Tyle umoczyli. To nie jest mała suma. Na koniec będzie ciekawy film o Triaro Capital. Mam nadzieję, że dotrzymacie kroku. Chociaż nie jest jasne, jakie są poziomy płynności firmy, telegraf wcześniej informował, że Genesis Global miał fundusz o wartości 175 milionów dolarów, które utknęły na rtx W odpowiedzi Digital Currency Group spółka macierzysta Genesis Global wysłała swojej spółce zależnej awaryjny zaszczyt kapitału w wysokości 140 milionów dolarów na pokrycie strat. Teraz jest to oczywiste, że transfer był niewystarczający, aby spełnić żądania konsumentów dotyczące odstąpienia od umowy. Jeśli chodzi o kolejne kroki, Genesis Global stwierdził, Zatrudniliśmy najlepszych doradców branży, aby zbadać wszystkie możliwe opcje. W przeszłym tygodniu przedstawiłem plan działalności pożyczkowej. Niestrudzenie pracujemy nad znalezieniem najlepszych rozwiązań dla branży pożyczkowej, w tym m.in. pozyskiwaniem nowej płynności. Zapewniałem jednak, a pamiętajcie, że to jest mocne słowo w krypto, zapewnić w tych czasach, że jego działalność w zakresie handlu spotami, instrumentami pochodnymi i usługami powierniczymi pozostaje w pełni operacyjna. Także tutaj, no może nie do końca sobie, nie radząc w innych gdzieś tutaj w swoich gałęziach przemysłu, ale ja bym był ostrożny z tymi zapewnieniami. Co się dzieje również, nie wiem, sprawdźcie sami, ale na Binance podobno zamrożone są wypłaty Monero albo częściowo. Także pytanie, czy Binance nie może sobie również poradzić z wypłatami, czy to jest po prostu jakiś błąd, czy mają na przykład aktualizację w Monero? Tego nie wiem. Do tego mamy informację, że australijska giełda kryptowalut Digital Search tymczasowo zawiesiła wypłaty i depozyty, powołując się na ograniczoną ekspozycję na FTX. Także tutaj też są problemy płynności. Look on Chain zrobił informację bardziej statystyki tego, ile znajduje się nadal na kontach FTX'a, a A więc na tym koncie account Drainer, bardziej czyli FTX Drainer account, w tym momencie jest 35 posiadaczem Ethereum. I dziesiątym posiadaczem BNB. Ma 228 tysięcy Ethereum, to jest 288 milionów dolarów i 108 tysięcy BNB. To jest 30 milionów dolarów. I co zrobi dalej? Zastanawia się. Lugon Chain mają jeszcze 1,7 miliona DAI na BSC, więc następnie może zamienić to BNB i DAI na Ethereum zgodnie z jego poprzednim zachowaniem handlowym. Albitarzyści powinni się być bardzo zadowoleni, gdy zaczną wymieniać BNB na Ethereum. Mamy dalej informację o tym, że 21 godzin temu FTX Account Drainer wrzucił 10 tysięcy BNB do puli tutaj. Czyli to jest jakieś 2,8 miliona. W tym samym czasie bot wymienił 452 Ethereum na 2390 BNB. Następnie wymienili 2185 BNB na 425 Ethereum. Z powrotem przez inną. Co więc robi FTX Account Drainer ze swoimi 228 tysiącami Ethereum? Większość hakerów płaca środki na Tornado Cash ale Departament Skarbu USA ogłosił sankcje wobec Tornado Cash w sierpniu. Wpłata na Tornado Cash nie jest dobrym sposobem, a Tornado Cash posiada obecnie 95 tysięcy Ethereum, znacznie mniej niż 228 tysięcy Ethereum na kontach FTX-a. Trudno jest deponować tak dużą ilość Ethereum w Tornado Cash bez wykrycia przez nadzór. W najgorszej sytuacji FTX Account może zająć krótkie pozycje na Ethereum przy użyciu wysokiej dźwigni finansowej, a następnie wyrzucić 228 tysięcy Ethereum, aby podnieść tutaj bardziej, spuścić cenę niżej. I wtedy jak może zarabiać pieniądze? Jeśli FTX account, Drainer zrzuca Ethereum. To jest dla tych wszystkich, którzy shortują ten market. Ta informacja może być kluczowa. Gdy FTX zrzuci Ethereum, natychmiast wycofa je Ethereum z puli po bardzo niskiej cenie, a następnie sprzedaje je na zdecentralizowanych giełdach lub na innych pule. Więc może być tutaj pomysł na arbitraż. Jeżeli te Ethereum trafią powiedzmy na tutaj DEXa, to tam mogą być sprzedawane po zaniżonej cenie i pojawia się okienko do arbitrażu, już nie mówiąc to, co zrobi ewentualnie, jeżeli miałaby się taka opcja spełnić. Po prostu no cena z Ethereum, po prostu zwiedzie, tak? Ale on tutaj zauważa, że można to wykorzystać do arbitrażu, kupując na teksie i przesłać to na seksa, na arbitraż. Teraz pytanie, kto kogo zrobił w Bambuko tak naprawdę? Czy CZ, który pokazał siłę i zniszczył FTX? Czy tak jak uważa kim.com, i tu zacytujemy te dwa tweety, kim.com, właśnie teraz profesor ekonomii Noriel Rubini mówi, że CZ Binance to chodząca bomba zegarowa. Binance jest zakazany w Wielkiej Brytanii, jest objęty dochodzeniem do Departamentu Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w sprawie prania pieniędzy o wartości 8 miliardów dolarów. Powinien zostać wyrzucony z kraju. Dalej, kolejna wiadomość, która jest bardziej ciekawa, jest to, że wyjęcie kryptowaluty z Binance na razie wydaje się bezpieczną grą. Nie ma wątpliwości, że CZ Binance zepnął z klifu drugiego największego darczyńca finansowego Partii Demokratycznej. Wiadomo, że zemszczą się na wielką skalę. I wracamy do. Cytatu Satoshi'ego, który dosłownie tego samego mógł doświadczyć 12 lat temu. Szacun dla tych, którzy mają e, przetłumaczone cytaty Satoshi'ego, zobaczcie, jak się przydają. Bo bardzo podobna sytuacja miała miejsce, no powiedzmy, 12 lat temu, tak? Kiedy nagle próbowano dorzucić fundusze, a bardziej metodę płatności do WikiLeaks w tamtym czasie przez Bitcoina. I Satoshi bardzo w tamtym momencie się e, obawiał, przeraził, bardziej obawiał tego. Żeby nie kopać gniazda szerszeni. W tym właśnie cytacie o tym mówił, że nie mam nadzieję, że w innym kontekście sprowadzimy powiedzmy ich, i zauważą nas, niż Wikileaks. A WikiLeaks tak naprawdę kopnęło w tamtym czasie, czy pokopało gniazdo szerszeni, które poleciało w przeciwnym kierunku. Tak? I tu mamy tę samą sytuację. Pytanie, co jak bardzo mocno ma plecy CZ? Bo jeżeli on zaczął tą gierkę, a dzisiaj SBF Alameda ma nadal takie pokaźne sumy, to pytanie: czy z CZ wygrał walkę czy wojnę? Tego się dowiemy pewnie w kolejnych dniach lub tygodniach. U Blockchain Binance ogłosił, że dołączy do OpenSea NFT. Oprócz NFT wymienionych na Binance NFT Marketplace, większość z 200 najlepszych kolekcji na OpenSea, które korzystają ze standardu RC721. Zostanie zintegrowana z Binance NFT. Sony właśnie złożyło patent na infrastrukturę NFT w grze dla swojej konsoli PlayStation. NFT przechodzą do gier, czy Ci się to podoba, czy nie. Także tutaj mamy informację o tym, że Sony wkracza w NFT. Otero dodaje taką wiadomość, że jeśli myślisz o szortowaniu na Exxon, na depozycie zabezpieczającym na Binance, może być za późno. Bo tutaj widzicie taką informację, że tylko dlatego, że bardzo duża liczba pożyczkobiorców. W tym momencie możecie nie pożyczyć na ewentualnego shorta na Binance. Za późno pożyczyliśmy i sprzedaliśmy wszystkie Nexo. Patrz ten tekst na czerwono. To jest ciekawe, czy będą miały giełdy na tyle płynności, żebyście mogli wejść, jeżeli byśmy mieli tutaj kolejny Black Swan event, czy powiedzmy bańkę.comów na to, żeby wam pożyczyć ogólnie na dźwigniach, to żebyście shortowali ten rynek. To jest ciekawe. Ta informacja jest niepotwierdzona, także mam nadzieję, że taką ją pozostawimy niepotwierdzoną, a Wy możecie dodać w komentarzu, czy to jest prawda czy nie. Bitfinex ma 48 godzinne opóźnienie w wypłatach. I teraz pytanie do Was, czy to jest prawda czy nie? Raczej bym to traktował, że nie, bo jeżeli Bitfinex będzie miał problemy, u, to będzie grubo, bo to może dojść również do problemów z TTR. Huobi i Bybit dogosiły rezerwy zimnego portfela. Obecnie spośród głównych Gieł tylko GateIo Max C Global. I Budget Global nie ogłosiło swoich adresów zimnych portfeli i 100% rezerw użytkowników. Pamiętajcie, że to jest tylko atestacja, a nie audyt, tak? Ale Chłopi i ByBit ogłosiły już, a czekamy na Gate.io, Maxi Global i BitTech Global w tym przypadku. Crypto.com zablokował każdemu możliwość tworzenia nowych postów na swoim subreddicie, z wyjątkiem jednego postu sprzed 3 godzin, który pozwolił Ci kupić więcej shitcoinów. Dzięki Crypto.com jest to inspirujący ruch, którego Rynek teraz potrzebuje, i żeby tego nie było mało, właściwie nie zapakowali postów na subreddicie Crypto.com tak bardzo, jak właśnie usunęli prawie wszystkie wątki utworzone przez użytkowników. Na szczęście wciąż możesz zobaczyć, o czym redditorzy Crypto.com chcieliby rozmawiać w tym momencie, a nie mogą, bo to są usunięte posty. Także wiecie, najczęściej się usuwa forum w momencie, kiedy się nie spina. Znany też z polskiego rynku dla kumatych. I teraz Hector Lopez dodaje bardzo ciekawą wiadomość. FTX Hacker ma teraz 217 tysięcy Ethereum. Czy chciałbyś, aby weryfikatory Ethereum przypisywały te monety z powrotem do portfela kontrolowanego przez prawników FTX, gdyby mogli? I tutaj macie dużo głosów. Ja tutaj nie mogę z tego konta zagłosować, nawet nie wiem. Ale możecie sobie wejść na Hector Lopez. Ale dodaję tutaj ktoś bardziej kumaty z rodu Kody z Prawem. A więc absolutnie nie. Kod jest prawem, szczególnie w przypadku ETC i BTC, to problem FTX, że nie jest bardziej bezpieczny, a nie blockchain Ethereum. Cenzurowanie transakcji, które nam się nie podobają, stanowi niebezpieczny precedens. I tutaj Hector Lopez dodaje dalej, czyli jeżeli kod jest prawem, to bycie niezabezpieczonym FTX wydaje się problemem z kodem, dlatego hacker FTX jest właścicielem nabytego Ethereum. I teraz widzicie, na czym polega ostatnia zmiana w BSV. I do czego tutaj piją? Akurat użytkownicy. W tym przypadku Hector Lopez jest po stronie BSV. Co jest również ciekawe, to to, co dodaje duo Nine albo duo Nine. Wyobraź sobie, że nie masz harmonogramu, kiedy możesz wypłacić pieniądze z Ethereum. Czy to jakiś rack następnego poziomu? Bo KryptoKrystal Baller, dodaje Ethereum devowie i liderzy, influencerzy, opowiedzieli swoim followersom, czyli ludziom, którzy ich słuchali, że stajkowanie Ethereum może być gdzieś tak na 6 miesięcy, po merczu będziecie mogli wypłacić. Potem przenieśli to od 6 do 12 miesięcy, potem powiedzieli 2024, a teraz Ethereum Foundation ogólnie usunęła timeframes, czyli czas, kiedy można będzie wypłacić staking z Ethereum. Czy to jest jakiś rodzaj rakpula? Jak myślicie? Czy po prostu wspieracie sieć, oni Wam wypłacają, więc wszystko jest zacy, mimo tego, że wcześniej zapewniali, że to będzie tylko 6 miesięcy po mergeu? Didi porównuje tutaj tech layoffs, czyli utratę pracy tutaj gdzieś w, w strefie technologicznej, tak? Więc porównuje bańkę.com do tego, co mamy dzisiaj. I tu macie metę 11 000, 13% Twitter. 50% 3,7 Intel 20% brygady, Snap 20%, Netflix 450, Robin Hood 30%, Stripe Lift 13%, Salesforce 2000, Amazon 10 tysięcy. Jeżeli to porównać właśnie do 2000, do 2000 roku bardziej, tak? Bo mnie tutaj miotki zjedzą, 2000 rok to w tym momencie mamy teraz. W tym momencie mam 120 tysięcy zwolnień, a wtedy mieliśmy ich 107 tysięcy. Właśnie rozpoczęły się zwolnienia w czwartym kwartale, Nadchodzi brutalna, mroźna technologiczna zima. Brutalna, bardziej. A więc gorzej niż bańce komu. Kolejne 1200 starych bitcoinów BTC przeniosło się dzisiaj. To już tutaj jest wiadomość, zobaczmy, z którego to jest ta wiadomość. 14. A, to jest ta wiadomość sprzed dwóch dni. Także tu y, nie ma nowych jeszcze, ale co jest ważne w tej wiadomości, w przeciwieństwie do piątku, tym razem nie ma znacznika, ale inna starożytna baza monet z maja 2010 przeniosła się bez dotykania BSV. Tym razem dwa dni później niż znacznik w piątek. Także e, albo BSV jest shitcoinem, i ta osoba nawet nie chce wypłacać tutaj w tym przypadku, e, która ma ten dostęp, albo zostawia sobie BSV, Nie wiem z jakiego powodu. Pamiętajcie, że stanie na płocie tutaj. U Bitcoin Phoenixa opanowaliśmy do perfekcji. Kolejna wiadomość, PH ABC. BUSD z Binance, USD z Gemini i USDP z Paxos Globa są teraz kontrolowane dwa razy w miesiącu, aby upewnić się, że są wypłacalne, czyli znacznie więcej niż Circle robi ze swoim USDC. Czas porzucić USDT i USDC na rzecz bezpieczniejszych opcji, czyli tutaj mamy USD, USDP i BUSD, które mają po prostu audyt dwa razy miesięcznie. Pamiętamy lekcje, które dał nam CZ Binance, i tutaj go podsumowuje Bitfinex, ale najpierw przypomnimy te dwie lekcje. Nigdy nie używamy swojego tokena jako zabezpieczenia. Dwa, nie pożyczamy na swój biznes. No i też nie używamy kapitału efektywnie. I musimy mieć dużą rezerwę. Binance tak naprawdę nigdy nie miał długów. Ale Bitfinex zauważa coś ciekawego. Najpierw Binance mówi, nie pożyczaj, jeśli prowadzisz biznes kryptowalutowy. Również Binance, hej, udzielamy pożyczek na ratowanie firm kryptograficznych, o których właśnie powiedzieliśmy, że nie powinniśmy pożyczać. The Block... Trump oficjalnie wystartuje w wyborach. 2024. Mieliśmy wiadomość ze wczoraj. Pewnie wszystkie media w Polsce, bardziej ta większość, mówi nie. To jest bardzo zły krok. A sprawdźmy sobie, jak wyglądały najlepsze osoby, które wpłacały na partię demokratyczną. Czyli nie republikańską, tylko demokratyczną przez ostatnie lata. Mieliśmy Berniego Madoffa. Znacie kolegę? Ja znam z historii. 89% ze swoich Aktywów przeznaczył na demokratów. Jeffrey Epstein, tego pana nie trzeba przypominać, 92% na demokratów. Harvey Weinstein, tego z Hollywood, który ma ostatnio sprawę o różne rzeczy, 92% dla demokratów. No i teraz sam Bankman Fried, 99% ze swoich tutaj, powiedzmy, jakichś wyborów. Tak, To nie chodzi o ilość swoich aktywów, tylko wyborów politycznych. 99% poszło na demokratów. Demokratów. Tego na dole nie będę czytał, bo może nam zablokują coś tutaj, więc wy raczej powinniście sobie to sami zobaczyć. Żeby to wszystko zrozumieć, może wam pomóc film od Artura Kalbarczyka. Ostatnia audycja. I tutaj dowiecie się wiele. Omawia FTX, omawia, co to naprawdę tak było i słowo wolność, jak jest bardzo podejrzliwie używana. Będziecie mieć link. Pod tym filmem. A zobaczcie, że to wszystko dzieje się w momencie. To wszystko, te złe rzeczy, które się dzieją. Oczywiście, mieliśmy parę dobrych informacji, także nie przesadzajmy, ale zobaczcie, co się dzieje. Bank Rezerwy Federalnej w Nowym Jorku rozpoczyna w tym momencie próbę CBDC, Citigroup, US Bank, ASBC, Wells Fargo, BNY Mellon, PNC Bank, Trust Financial, TD Bank, Mastercard i Swift. Właśnie w tym momencie rozpoczynają próbę CBDC. Nowa figura geometryczna pojawiła się w sieci krypto. Mieliśmy pentagon, heksagon, oktagon i teraz mamy zdjęcie, dla tych którzy słuchają, zdjęcie Sama Bankmana-Frieda i niżej jest My Money Gone. Także to jest nowa gdzieś tutaj rzecz, która pojawiła się w tych strukturach. I na koniec, żeby zrozumieć pewną sprawę, to zastanówcie się po tym filmie, czy te osoby, które prowadziły, tak jak tutaj mamy Triaro Capital, sam bankman fried inne osoby. Ok, mówi się, że już FBI weźmie sama bankmana Freight'a, teraz do siedziby i go przepyta i tam zrobi. Dla mnie to się kojarzy z tym samym, co firma upadłościowa przez tego pana, który prowadził wcześniej Enrona, tak? Czyli powiedzmy, wchodzi sobie taka osoba i tam on robi to, co ma robić. Czy FBI zrobi swoją robotę? Nie mnie oceniać, tylko podpowiadam. Teraz, gdy CNBC nie ma pieniędzy na reklamę, dodaje Small Cup Steve. Obserwuj, jak wszyscy odwracają się od tego szamba frajerów. I tutaj posłuchajcie tego. Andrew, it's, it's Becky. Um... Tutaj mamy Triaro Kafandera, czyli co-founder, to jest ten, który współzałożył Triaro Capital. I zobaczcie mowę ciała, jak zareaguje ten kolega, jak zostanie to pytanie. Czy jesteś w kraju w Indonezji? Jednym z niewielu krajów, które nie mają podpisanej umowy o ekstradycję z USA. Czy dlatego tam jesteś? Uh, no. uh, nie. For like po pierwsze, a uh, nie żyłem przez dekadę w Stanach Zjednoczonych. Nie, a po drugie nie, to jest po prostu tylko dobre miejsce do życia, bycia zabawianie się, a reszta to tutaj wiecie, dzieje się, dzieje się. No, można powiedzieć, że to cisza przed burzą. Hmm, ciekawe. Życzę wam wspaniałego dnia, no i pamiętajcie, zostańcie z Bitcoinem.